Jezu Chryste! Pukasz czasem, kurwa! Dobra robota, Sanchez. Kim on jest, Gliną? Prywatnym detektywem? Boże, ja pierdolę. Co jest, kurwa? To żaden jebany prywatny detektyw. To pieprzony duch, legenda. To jebany hitman. Hitman? O, w dupę. Co ty mi tu pierdolisz? Baby. To kurwa zmienia wszystko. To zmienia wszystko. I co my z nim teraz zrobimy? Puk, 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 pokojówka. Kurde. Cześć. Co ty robisz? Buenas dias, Pepita. Dzień dobry. Mamy tu mały bałagan. Mogłabyś wejść tak, trochę posprzątać? Posprzątam. Fajnie, byłoby miło. Posprzątać teraz? Jasne, wejdź, słonko. Dzięki. O mój Boże, to... Pieprzony bydlaku! To się nazywa dobre cięcie. Wiesz, nic nie sprawiłoby mi większej przyjemności niż zabicie cię tu i teraz. Ja zabijając legendarnego zabójcę. Tak, ale ja nie potrzebuję takiego rozgłosu. No więc... Orety. Orety. Zrobiłeś coś bardzo, bardzo złego. I teraz nie będą szukać mordercy, prawda? Mordercy. Zwykle tak nie wrzeszczę. Ale to jest kurwa icha! Jak pieprzona gwiazdka! Masz, potnij sobie. Nie. Namyślę. Dzyń, dzyń, słoiczku. Blake, nie rób tego, proszę! To słaby plan. No dalej, kochanie. Lepiej się pośpiesz. Adios. Cześć, z tej strony Nemezis i witam was w czwartym odcinku z serii Zagrajmy w Hitman Rozgrzeszenie. Jak widzicie tutaj totalnym fiaskiem się zakończyła nasza wyprawa do pomieszczenia, gdzie był apartament tego Blake'a Dextera, którego mieliśmy spotkać, do którego mieliśmy się dostać. O kurczę, zobaczcie tutaj jak otoczyli cały hotel. Jakie efekty wybuchów to są. No niestety miał olbrzymiego tutaj potężnego ochroniarza Blake Dexter. O kurczę, patrzcie na to. No i niestety ten ochroniarz się trochę, że tak powiem, 47 tutaj był zaskoczony. Jak widzimy, Blake Dexter, który jest bezwzględnym tutaj mordercą, bandytą, wrobił nas. Teraz policjanci myślą, że to my podłożyliśmy ogień w hotelu, a także, że to my zabiliśmy tą sprzątaczkę, pokojówkę. I musimy uciekać, musimy unikać tych policjantów, którzy myślą, że to my. Jak najszybciej stąd zwiewać po prostu. Thank you.
No dobra, udało nam się przekraść. O kurczę. Trafiliśmy gdzieś do pomieszczenia. O, no i są policjanci. Widzę, przeszukują wszędzie. No dobra, słuchajcie, zobaczmy sobie tutaj notatnik. Zlekceważyłem handlarza bronią i teraz za to płacę. Muszę się stąd wydostać. Dostać się na ulicę. Nie zwracać na siebie uwagi i uciec, ukrywając się w tłumie. Policja się zbliża. No właśnie, tak jak tutaj powiedział 47, zostaliśmy przechytrzeni. Teraz to my uciekamy przed policją i to my jesteśmy podejrzewani o... o te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w hotelu Terminus. Spróbujemy chyba tutaj sobie zejść. Zobaczmy tylko, czy strażnik się nie odwróci. No właśnie. Jak widzicie, jest tu naprawdę wielu policjantów. Kurczę, mało brakowało. O nie, i teraz wraca ten. Wow, słuchajcie, było naprawdę blisko. Było naprawdę blisko, no i strażnik nas rozpoznał. Na szczęście nie zdążył zaalarmować całej reszty. Spróbujemy teraz wrócić na drugie piętro, bo chyba tam jest mniej tych strażników. Mam nadzieję, że zdołamy się ukryć. No i super, powinniśmy przejść tutaj drugim piętrem, gdzie się musimy udać. Zobaczcie, ile tu jest strażników tylko. Ja już widzę dwóch, czterech, sześciu. Kolejnych trzech było za nami i na balkonie. O kurczę, i tu też. No dobra. Brak instynktu, niestety już nie możemy się tutaj ukrywać. Kolejni policjanci.
Sierżant Majer. Człowiek, który własnego pierda by przyoczył. To gdzie mam iść? Najlepiej do domu. Jak widzicie, tutaj przyszła inna jednostka policyjna. Ci w wysokich czapkach. Lubią sobie najwyraźniej dogryzać, panowie. My chyba musimy się udać tutaj. Jak widzicie, ciężko przejść, ale teraz spróbujemy wykorzystać okazję. Nie mamy instynktu, żeby się ukrywać, to znaczy, że musimy się przemknąć koło strażników. Właśnie bez możliwości tutaj schowania swojej twarzy, ukrycia. Czy my dobrze idziemy? Może tu będzie można było wskoczyć? Nie. No właśnie, super krawędź. Możemy się wspiąć po krawędzi góry. Jak widzimy, mamy na dole dwóch strażników. I mamy tutaj możliwość spuszczenia na nich żyrandolu. Aczkolwiek nie będę ich zabijać, bo oni nie są naszym celem do wyeliminowania. My musimy się teraz wydostać stąd jak najszybciej. No i zobaczmy. Trochę wysoko. Ale na szczęście ta wełna, ta mobiciówka zamortyzowała nasz upadek. Nie biegnijmy, zobaczymy. Oj, co się dzieje? O kurczę, helikopter. Wow. Niestety helikopter nas zauważył. Próbuję tutaj się wydostać, ale oni chyba dalej nas widzą. No dobra, udało się. Mamy tu już inny ubiór policjanta z tej innej jednostki. To dobrze, bo w ten sposób nie mielibyśmy możliwości ukrycia się z tamtym strojem. Po prostu wiedzieliby, że tutaj nie powinno być tego policjanta z takiej akurat danej jednostki. Oby się udało dojść.
rozkazy po budynkach? Kule się go nie mają? Co tu się dzieje? Udało się w ostatniej chwili. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Jakieś indyjskie... Jakieś indyjskie... O, to się wywrócił. O kurczę, czy to jest, słuchajcie... Okej. Okay. Jak widzimy, trafiliśmy do budynku, gdzie... dzieci, ludzie próbują ukryć to, że mają tutaj plantację narkotyków, aczkolwiek jest tego tutaj tyle, że wątpię, by im się to udało. No proszę. Bierzemy we własność prywatną, więc co moje, to twoje. No, ale... Nie, ponieważ działasz z ramienia Babilonu, to może machnij jakimś nakazem. Hej! Nie robimy tu nalotu, jełopie jeden! Szukamy niebezpiecznego człowieka! Wszyscy jesteśmy niebezpieczni. Tymi ciuchami każdy z nas jest zwierzęciem, a nasze zwierzęce jak serca... Jak nie złapiemy tego typa, to już on wam upuści tej zwierzęcej krwi. Otwieraj. To ja poproszę nakaz. No tak, oczywiście są tutaj ci ludzie przestraszeni. Panie władzo? Że policjanci im skonfiskują ich cały towar. Zobaczmy, co tu mamy. No dobra, słuchajcie, tak sobie myślę, żeby... Tutaj się... Aha, nie ma możliwości przebrania się. No to trochę szkoda, że ten człowiek tutaj stracił życie. Myślałem, że będziemy mieli opcję skorzystania z przebrania się. No cóż, musimy ukryć ciało teraz. Niech będzie, że tutaj. Tu mieliśmy opcję czegoś wzięcia. Zamień składany nóż na bąk. No wątpię, żeby tutaj z bąkiem się sprawdził w walce. No proszę, puściliśmy muzykę i to odwróciło uwagę strażników. Policjantów, aczkolwiek idą chyba ze wszystkich stron. No i niestety zobaczyli ślady krwi, także musimy się stąd jak najszybciej wynosić. Niech jeszcze kolejny tam pójdzie. Zaraz, zaraz, telewizja albo... Na pewno go gdzieś widziałem. No, musimy się pospieszyć. Świetnie, udało się. I tym samym ja dziękuję wam za oglądanie trzeciego odcinka. Zachęcam do komentowania, oceniania i do oglądania następnej części. Do usłyszenia, cześć.